Zdrowia dla normalnych. Polityzacja policji doprowadzi do rozpadu Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No ta cała reforma, i gadanie o rasizmie, cała ta narracja o rasizmie, no to w zasadzie spowoduje to, że państwo praworządne się rozpadnie. Tak jak się popatrzy się na tego policjanta Derek Chauvin, czy był rasistą, no nic nie wskazuje na to, że był rasistą. Czy w jego działaniu było jakiekolwiek rasistowskie chęć? No nie była. Został wywalony na twarz przez to, że zginął tam George Floyd. No i nie mamy żadnego dowodu, że to było jakiekolwiek spowodowane rasistowskimi powodami. Jedyny rasizm to był taki, że Chauvin był białym, jest białym, a Floyd był czarnym. To jest tak samo jak z antysemityzmem, tak? To są ludzie, ktoś, kto jest Żydem albo kto nie jest Żydem i później to już nie ma znaczenia, cała akcja. Po prostu ludzie powinni być identyczni, niezależnie od koloru skóry, a się okazuje, że nie są identyczni. Temida powinna mieć zasłonięte oczy i patrzeć na działania, a teraz wszystko jest tak, że Temidzie po prostu wbito kołek w dupę i ma decydować na podstawie kolorów skóry. W Minnesocie prokurator generalny Kit Ellison zabronił pokazania kamery, no bo policja teraz już od 5-10 lat to mówią, że policja jest rasistowska, jest brutalna i tak dalej, to kazali im nosić kamerę. No to noszą kamerę, tak? No i teraz nosili tą kamerę, no i prokurator generalny stanu Minnesota odłączył te parę minut, co tam się działo w tych momentach, które doprowadziły do tego, że ten policjant trenowany w zakładaniu Nelsona, w unieruchomieniu kryminalisty, nie pokażą tego, pomimo, że tam w całym tym oskarżeniu, to jest minuta po minucie, co tam się działo, ale w tym samochodzie policyjnym wyłączone metody moskiewskie, tak, KGB, metody ubeckie, Urzędu Bezpieczeństwa, czysto komunistyczne metody. Daj oskarżonego, no to znajdę paragraf. I to się mniej więcej w Ameryce to dzieje. No, są to oskarżenia o tej brutalności, o tej przemocy, no ale to są braki w oskarżeniu, tak? Tylko dać to, co się chce, no to nie jest prawo. Poza tym prawo pozwala policjantom zakładać tego Nelsona. Pozwala przygnieść kryminalistę, jeżeli on stawia opór, tak? No i ten policjant przez 8 minut starał się przekonać tego, który stawiał opór, żeby się poddał. Nie można nawet pogadać o tym, że Floyd, no to ma całą... zapis kryminalny, to po prostu jest księga, potężna książka. Nie można o tym mówić. No ostatnio nie miał, ale całe swoje życie, no to jest jednym wielkim bandytą. Nie można mówić o tym, że dawał $20 fałszywe Hindusowi, który założył sklepik z delikatesami w Murzyńskiej dzielnicy. Nie można o tym mówić. To jest te $20, no to jest cisza. Nie można mówić o tym, że był nagazowany na fentatylu i metamfetaminie. To taka trująca kombinacja, można powiedzieć. Jeżeli to się przetrawi i ciało to wszystko przetwarza, no to nie jest to najlepsze dla człowieka z sercem, takim jakim miał właśnie George Floyd. Jest cisza. To na te wszystkie trzy tematy to po prostu jest cisza. No bo to jest to, żeby lewa
rabactwo, mówi, takie chrześcijańskie przekonanie zaadoptowali z nienacka, mówią, nie mówić źle o zmarłym, tak? Nie mówić źle o zmarłym. No bandzior cholerny, a lewactwo chce zrobić bohatera z niego, chce zrobić z niego człowieka, który zginął za sprawę. Człowieka, który zginął za sprawę i tylko dlatego, że jest cała ta narracja rasistowskiej policji, tej systematycznej, instytucjonalnej policji. No i co jest jeszcze zabronione? To jest to, że tam policja dyskutowała o tym pomiędzy sobą, czy Floyd, czy on jest w stanie delirki. Oni dyskutowali, czy on jest w stanie delirki. No cały ten syndrom, te delirium tremens, czyli to te wszystkie urojenia alkoholowe, narkotykowe. No i zastanawiali się, że jeżeli on jest faktycznie w tej delirce, no to musi przyjechać karetka pogotowia, a oni go przytrzymają do tego momentu, kiedy karetka pogotowia przyjedzie. No i miał delirkę, jego przytrzymali, a to, że wykitował, no to 8 minut, jakby wstał i dał się zaaresztować, zawieźliby go do szpitala, by żył, tak? Także to jest jedno wielkie lewackie oszukaństwo. No i teraz jest to wielkie oskarżenie, czyli niektórzy mówią, że za dużo dali tego oskarżenia, niektórzy mówią, że za mało. Także wywalili wszystkich tych policjantów. No i teraz jest pytanie, czy to jest morderstwo, czy zabójstwo. Morderstwo, no to jest z premedytacją. Zabójstwo to jest to, kiedy człowiek straci życie. No w wypadku policji, no to jest akurat policja czy wojsko, no to są ludzie, którzy po prostu troszeczkę inaczej to jest traktowane. Ci ludzie stawiają swoje własne życie na szali i w każdym momencie mogą zginąć. No i w tym układzie to się stało. 1,90 m byczek na narkotykach, no to oni się bali. Także no zdecydowanie nie było to morderstwo, bo morderstwo jest z premedytacją. Tam nie było żadnej premedytacji, przemyślenia, planowania i tak dalej, i tak dalej. Tak samo można powiedzieć, że skarżą ich o jakieś zaniechanie. No ale gdzie jest tam zaniechanie, tak? Skarżą ich o to, o zuchwałość jakąś. No gdzie tam jest zuchwałość? Człowiek jest nagazowany, nabity, policjant ma tą swoją gwiazdę szeryfa, no i robi to, co, w czym jest wytrenowany, wytresowany, wyćwiczony, wyuczony i tak dalej. On ma bronić społeczeństwo. To nie był jakiegoś takiego lincz, tak? To nie był lincz z Dzikiego Zachodu, że tam jak złapali koniokrada i zobaczyli, że on jedzie na koniu, który ukradł, no to wzięli go, powiesili. Dlaczego tak wieszali? No bo nie było więzień, nie było policji. No jak ktoś komuś ukradł konia, no to w zasadzie skazywał tego, któremu ukradziono konia, na śmierć, tak? No bo ktoś bez konia, no to nie mógł dojechać do miasteczka, gdzieś tam do rzeki, czyli to skazywał na śmierć, także to było, ten lincz, no to był taki automatyczny, robisz coś złego, no to jesteś traktowany błyskawicznie. No ale ta narracja tego rasizmu, no pcha Amerykę w kierunku przepaści, makabrycznej przepaści, te zniesławienie policji jako takiej instytucjonalnego rasizmu, tylko dlatego i tłumaczą, lewacy mówią, że cała Ameryka jest kompletnie rasistowska, no sprowadza Amerykę do jakiegoś rozdziału, gdzie nie będzie możliwy żaden most pomiędzy tymi rozdziałami. To jest po prostu, no i co jest jeszcze złe? No jest złe, że politycy po prostu nie są zdolni zrobić cokolwiek lepiej, tylko pogarszają całą sytuację w tej swoim kretynizmie, no i czasami w jakimś takim zaślepieniu, może nawet złośliwości,
No ale jednak poszukują przypodobania do podatkobiorców, a nie do podatkodawców, tak? To jest właśnie to najsmutniejsze, że politycy nie mówią nigdy o pracy i o tych, co płacą podatki, tylko politycy mówią tylko o tych, co biorą podatki. To jest makabra, to jest koniec demokracji. To jest koniec demokracji, kiedy ludzie decydują o cudzych pieniądzach i coraz więcej jest tych ludzi, którzy decydują o cudzych pieniądzach. Cała następna sprawa to jest to, że część ludzi uwierzyła, że nie warto się bronić. To doszli do wniosku, że całe to społeczeństwo musi się przyznać do grzechu przodków, nie do swoich nawet grzechów, no i zacząć pracować w kierunku tej pokuty, tak? I jakiejś samobójczej pokuty. Ludzie, którzy nic nie mają wspólnego z niewolnictwem, teraz zaczynają się poczuwać tylko dlatego, że są biali, że są odpowiedzialni za niewolnictwo. Dwie trzecie tych członków Black Lives Matter, czyli Czarne Życie Znaczy, to dwie trzecie to są biali, naiwni idioci do 30 roku życia, którzy po prostu są przekonani, że całą Amerykę trzeba zniszczyć, no bo oni się czują winni. No i to jest makabra. Ci biali, użyteczni idioci w ogóle nie doceniają całych tych cnót, czy tych pozytywnych spraw, czy całe te jakieś osiągnięcia te historyczne. No i w zasadzie to Ameryka upadnie. No tak samo cała ta farsa, cały ten cyrk w Kongresie Amerykańskim teraz ostatnio, no to też jest makabra. Wszystkie te reformy policji, no to są dosyć no straszne. Demokraci wszystko robią, żeby załatwić Trumpa, tak? Żeby załatwić Trumpa, czyli 60 milionów republikanów w listopadzie. Także jeżeli jesteś Polakiem, masz obywatelstwo i głosujesz, no to wypisz się z partii socjalistów, przepisz się na niezależnego i głosuj na republikanina, na Trumpa, albo zmień swoją partię na republikanina. No i też głosuj. Zdecydowanie nie głosuj na socjalistów, no bo nie po to wyjeżdżaj z socjalistycznej Polski, żeby teraz głosować na kretynów komunistów, tak? Republikanie, no to też stracili przez ostatnie te 40 lat ta chęć dogadywania się, ta chęć przypodobywania się lewactwa, to prawica w zasadzie przesunęła się do środka, a środek przesunął się na lewo, no a lewica poszła w ogóle w kierunku komunistów. Oni nie mają, republikanie nie mają, są na tyle tchórzliwi, że nie mają tej odwagi powiedzieć, że ten, cały ten system policyjny, ilość aresztowań i tak dalej, się zmniejsza, tak? Zmniejsza się dramatycznie. No i między innymi jest dużo mniej śmierci wśród czarnych Amerykanów. Nikt nie liczy, ile czarni Amerykanie zabijają czarnych Amerykanów. Nikt nie liczy, ile ginie czarnych policjantów, powiedzmy, w amerykańskich miastach. No i najgorsze w tym wszystkim, że te Detroit, Nowy Jork, Chicago, Minneapolis i tak dalej, no to są stany i miasta prowadzone przez demokratów od 40-50 lat, no i bardzo często przez czarnych demokratów. Także, że nikt nie bierze tego pod uwagę. Republikanie zaakceptowali fakt i się zgadzają z tą narracją, że policja jest nafaszerowana tym rasizmem. No i zgadzają się z tym, że jest potrzebna potężna reforma. Partia Republikańska nie będzie dyktowała stanom, co mają robić, no ale Partia Socjalistów, Demokratów jednak będzie. Republikanie chcą używać pieniędzy federalnych, no bo jest rząd Waszyngtonu federalny, no i jest 50 stanów stanowych. Wiadomo, czy no...
wiadomo, że policja to jest w gestii Stanów, to jest odpowiedzialność stanowa, no i w zasadzie łącznie z tą odpowiedzialnością stanową to jest prawo użycia siły, tak? Także to jest część, która musi być używana, no bo jednak z kryminalistami nie ma co zrobić. No i teraz sprawdzanie na poziomie federalnym to jest tylko to, czy tam faktycznie jest wszystko przez działanie rasizmu, czy po prostu likwidowanie, czy jakiegoś bandyckiego zachowania. I Kongres można by pomyśleć, że zanim okaleczą te siły policyjne, bo to może doprowadzić niechybnie do wystawienia na niebezpieczeństwo wszystkich tych społeczności amerykańskich. Nie zastanawiają się w ogóle. Tchórzliwi republikanie, no spora część tchórzliwych republikanów, no i dlatego trzeba głosować na nietchórzliwych republikanów, ale spora część tych tchórzliwych republikanów powoduje to, że to jest łatwiejsze dla demokratów, że oni po prostu mogą zrobić to, co chcą. No dużo nie zrobią, tak, no bo to prawo nie ustanowią, no bo Senat jest w rękach republikanów, no ale to jest przyszykowanie na to. I oni się szykują na 2020, no Biden nie wygra, no ale 2024, no już jakiś komunista może dojść. No i wtedy zreformowanie policji przez kongres jest możliwe, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości Bidena, jeżeli byłby wybrany, albo kogoś w 2024, żeby kontynuować to, co Czerwony Obama robił, to, co Ministerstwo Sprawiedliwości Obamy robił. A co oni robili? W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Wydział Spraw praw Obywatelskich. No i oni używali prawa jeszcze z tej ery Clintona. Oni mają tam $300 miliardów i oni wyszukują najróżniejsze takie sytuacje i poszukują tych wzorów i praktyk policyjnych, które pokazują, że są rasistowskie. No i te miasta, miasteczka i stany, jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości wpada gdzieś do stanu, czy miasta, czy miasteczka i mówi to i tutaj się stało, no i skarżą ich, no to te stan, czy miasteczko, czy miasto nie jest w stanie walczyć i udowadniać, że to nie jest prawda, co oni mówią, no to idą na ugodę i ci mówią, no macie robić to i tamto, no i policja zamienia się w organizację pomocy społecznej. No i to jest to, co oni chcą osiągnąć. Wszystkie te tytuły w gazetach, no to oni krzyczą o tej reformie, mówią, że tego Nelsona, że ten chwyt powiedzmy od tyłu ma być zabroniony. Tak samo chcą usunąć niedotykalność legalną policjantów, no bo policjant teraz jest w ramach wykonywania służby, no nie może być skarżony prywatnie, no bo on w zasadzie robi wszystko według rozkładu, no i dopóki robi według rozkładu, no to jest niewinny, republikanie chcą pilnować to przez forsę, a demokraci chcą informacje, żeby wszystkie były według rasy ludzkiej, co i gdzie się dzieje. No, bo pokażą, że jest dużo więcej aresztowań czarnych niż białych i wtedy powiedzą, to jest rasizm. Nie biorą w ogóle pod uwagę, kto popełnia te przestępstwa, gdzie popełnia, no i nie biorą pod uwagę, że często policjanci aresztują murzynów kryminalistów. No ale wtedy rasa tego policjanta nie ma znaczenia, bo ten murzyński policjant jest w instytucji rasistowskiej, to on jest częścią.
Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję. Nie subskrybujesz, dziękuję. Serdecznie polecam, tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek zin zin. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.